Dzień dobry, bardzo serdecznie, drodzy Państwo, jestem Radowic, a dzisiaj pojedziemy sobie scenariusz WRS Zima. Witamy na stacji Kassel Wilhelm. Bochenia, będziesz obsługiwać połączenie pasażerskie. Na stacji Würzburg uważaj w czasie jazdy, gdy zapowiedziano złą pogodę. Policzę miał się jej poprawić. Wyświetlacz. Czemu się nie poprawił, to ja nie. Co się domyślam? Czemu to mi się wszystko podmieniało? Wyświetlacz jest dalej, jakiś do niczego. Jakiś efektów. Lepiej. Troszkę bym powiedział, że jest chyba lepiej, nie? Już nie wiem, czy nie, ja nie przesadziłem z tą jakością tekstu. To za to mamy jeszcze. No dobrze. A my dalej przyjmujemy sobie pasażerów w międzyczasie. Musimy oczywiście sobie załączyć LZB, AFB, LZB i ZIFE. Ostatnio oglądałem takiego ładnego, fajnego pana na YouTubie. Ale ja nagrywa bez kamerki, więc no niestety nie mogę powiedzieć, czy był ładny, czy nie. Ciężko to określić. I tam tej wycieraczki nie potrzebuje, tam tutaj nie siedzi i zamyka wyżej. I właśnie on mnie tak natknął na to, aby nagrać coś z niemieckiej kolei. A miło się go słuchało. No i coś widzę, że mi chyba PZB nie zadziałało, coś jakbym chciał. Nie, PZB mamy włączone, ale nie do końca. O. Teraz jest włączony. Dobra, zwalniamy hamulec. I nadajemy w mocy. Jeszcze wybił, ustawimy sobie na 40 na godzinę. Będziemy przez chwilę w trybie aktywnego monitoringu. Jest piasek w tym pociągu gdzieś to, nie? Co mi drzwi mrugały? Dobrze, przejeżdżamy. Ograniczenie do 100, więc możemy sobie wyjść z aktywnego monitoringu. A jeszcze jedna rzecz, co mnie irytuje, którą po prostu chciałem. Koleje na zwrotnicy wiadomo. Znacznik zatrzymania. Wyłącz. 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 Zastosuj. W
Tak, właściwie tego monitorka po prawej to ja też bym nie potrzebował prędkości, no ale dobrze. Tu mieliśmy stówkę. Mam stówkę sobie ustawi. Chciałem zrobić, żeby było tylko widoczne. Żeby było tylko to widoczne, a to żeby tu było schowane i to też. Ej, no cóż. Dobra, nadajemy mocy, bo to w końcu widzę. Trzeba się trochę rozpędzić. Są ciężkie warunki pogodowe, nawet widać po klatkach na sekundę. Tutaj Zifa. Drzwi są zablokowane, więc jest w porządku. Podsypmy może jeszcze trochę piaskiem i nadajmy więcej mocy. Przejeżdżamy przez rozjazd. A mniejszej mocy. Tworzę jazdę z maksymalną dozwoloną prędkością. Przyspieszmy do tej 130, nie? 40. Dobra. I nie. Mieliśmy chyba niedługo na LZB przejść, nie? Tak mi się wydaje, nadajmy trochę więcej mocy. Ale też i nie za dużo. Trochę jednak sam symulator w sobie ma elementów do myślenia. No jednak pogoda jest jaka jest. Jak to się patrzyło na rozkład jazdy, bo już zapomniałem. Może tak sobie zobaczymy Fulda. Tym jest Würzburg. A, przyjdzie tu jest ten. Rozumiem. Czemu wziął te 180, że to już jest? Ja nie widziałem wskaźnik. Jechać maksymalnie 165, bo mnie PZP przez hamowanie. To na to się nie powinienem ślizgnąć, panie. Czyli czekamy na LZB w takim wypadku. Już nie można jechać 260, no bez LZB, no niestety. LZB ma włączony, tylko nie ma po prostu. To jest IC. A, no właśnie, no chciałem to powiedzieć, że LZB przecież to powinno mieć. LZB pokazuje, że możemy 210 jechać. 250. 250. No dobrze, to mamy LZB, to możemy czuć się bezpiecznie. Znaczy, LZB było cały czas tylko. No tak, i wtedy nie pasowało PZB. Musimy wyłączyć system. Wyłączyłem sobie system. Załączyłem na nowo, to LZB przestało działać. Niby LZB nas będzie hamować.
jest niby na stójce. 5 km. Aktywna linia hamowania. Możecie zauważyć na wyświetlaczu. Spada, tak? Sama no tło. To jest taki nasz odpowiednik, można powiedzieć. No nie na długo, już właśnie mamy maksymalną prędkość. Widocznie coś jedzie przed nami. Zwyczajnie, że czuwań u nas w maszynie czy gdzieś jest pod spacją. Sygnał wydałem. Zamiast ZIF-ę skasować. Literka G zapomniała, nie ZIF-a. Literka G oznacza, że powinniśmy rozpocząć hamowanie, bo ścieżka jest już blisko. Zbliża się, tak? No cóż. Wyłaniamy przepustnicę i trzeba zacząć hamować. Albo coś zwalnia przed nami, albo stoi. Ciężko się przemieszcza. Puścić hamulec, ale nie będziemy jeszcze przyspieszać, bo jak widać ścieżka hamowania dalej spada w naszym kierunku. Nie ma sensu przyspieszać po prostu. A jak ktoś coś przed nami jedzie i tak. Literka gdzieś znowu zapaliła, więc ścieżka hamowania się dalej do nas zbliża, więc dołączmy sobie hamowanie. Nawet i drugi stopień, bo ścieżka jest coraz bliżej. No i znowuż podskoczyła, więc dozujemy hamulec. No i chwilowo tak sobie no niestety pojedziemy. Mógłbym oczywiście się rozpędzać, hamować, ale inaczej mi to nic nie da, nie? Rozumiecie, drodzy Państwo, o co chodzi.
widzę, że chyba trochę się zaczęło gadać. I dajmy ten drugi stopień mocy. Światło sobie dajmy na jasne, żeby było coś widać. No nie oddala się. Trochę mocy dodaliśmy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może gdzieś tam zjedzie, to jeszcze będziemy mogli go wyprzedzić. Jednak znowuż linia hamowania na zdogania. O, jednak mi się zwiększyła. I dajmy przepustnicy na gdzieś tam, nie wiem, 20%, nieco. Tylko jeszcze jest tu pod górę. Możemy nawet to rozwinąć do 40% przepustnicy. Jako iż, że no, się dalej oddala, nasz pociąg przed nami co jedzie. Ja widzę, że na razie jakoś ciepło z mocą stoimy. Pod górę jest ślizgitar. Co on przed nami dalej hamuje, czy on zachodzi? Już myślę, że powinno skraciwać. No, skoczy, dobrze. My się na razie od niego oddalamy. Trzeba przyspieszyć. Wystarczy tego przyspieszania, bo widzę, że nas trzyma jednak do gania. No, pewnie jedzie 140 na 160 przed nami. Reach.